Dzień dobry, kłaniam się serdecznie, Bartłomiej Ryś, Polski Karawanik. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Krzysztof, właściciel wypożyczalni Camper for Holiday. Witaj Krzysztofie. Dzień dobry. Miło mi cię poznać, bo w sumie jeszcze się chyba nie znaliśmy do tego czasu. Tak. Krzysztofie, masz świeżą wypożyczalnię. Masz świeżą, działasz, tak jak powiedziałaś, nieco spóźniony od ubiegłego sezonu letniego. Na fali pandemii, czy już takie plany były wcześniej? Plany były bardziej sporadyczny pomysł, bardziej żeby kupić coś pod siebie. Przerodziło się to oczywiście w jakiś pomysł biznesowy. Też sobie tam wypożyczaliśmy jakiegoś kamperka raz, drugi. Spodobał się jeden, spodobał się drugi. Była możliwość kupienia, tak powstał pomysł wypożyczalni. Są to nowe auta, niestety wbiliśmy się trochę późno w sezon, bo dopiero koniec lipca ubiegłego roku, czyli praktycznie pół sezonu uciekło. No zabrnęliśmy na tyle, że już mamy cztery nowe autka. Luksusowe, wyposażone. Krzysiu, jak wyglądają takie blaski i cienie prowadzenia wypożyczalni kamperu? Bo ty na pewno już przeżyłeś i wzloty, i upadki. Tak. Upadki to na pewno te finanse, jak płacisz raty leasingowe, prawda? Ale opowiedz, jak to wygląda tak od kuchni, bo ja jeszcze tak dokończę, że dla większości ludzi chyba ten biznes wydaje się taki bardzo intratny, który szybko się zwraca. Jak to wygląda w praktyce? No nie jest to oczywiście prawdą, że to tak szybko się zwraca i jest to biznes taki, gdzie tylko pakujemy kasę do kieszeni. Absolutnie to całkiem, że tak powiem, jest odwrotnie. Przede wszystkim prowadzimy swoją inną działalność gospodarczą, która to jest naszym dochodem. To jest, że tak powiem, taki dodatek, który być może w przyszłości się zmieni w coś bardziej, gdzie tylko tym będziemy się mogli zająć, że będzie to na tyle dochodowe przede wszystkim, że będziemy mogli z tego wyżyć. Dziś absolutnie tak nie jest. Są to pojazdy drogie, niestety w zakupie. Jeśli co dochodzi wzlotów i upadków, to no przede wszystkim klient. Klient tu jest ważny, żeby klienta docenić, ale żeby klient też docenił pracę naszą. Oczywiście jak na każdej płaszczyźnie życia zdarzają się klienci tacy i tacy, zawsze jakaś czarna owca lub nie. Skoro ja wypożyczyłem i zapłaciłem za to, to hulaj dusza, róbmy z tym co chcemy. A są klienci, którzy naprawdę po powrocie ten kamper wygląda tak jak ja im wydałem, o to dbają, sami mówią, że będziemy panie Krzysztofie dbali bardziej jak to swoje. To jest chyba najbardziej taki ten ryzykowny punkt całego wypożyczenia kamperów. Tak? Kto do ciebie trafia tak naprawdę do wypożyczalni? Świeży ludzie, rodziny z dziećmi, pary? Skąd u nich taka, powiedzmy, zajawka na czyli karawanik? Dokładnie wszystko to, co teraz wymieniłeś, to są dokładnie te osoby. Większość osób oczywiście trafiło teraz też pewnie ze względu na pandemię, tak? Jednak chcieli dziś wyjechać, mieli tą możliwość, spodobało się. Miejmy nadzieję, że im się spodoba też to na dłużej. Parę osób z tego, co tutaj rozmawialiśmy z klientami, faktycznie im się to spodobało. I liczę na to, że wrócą z powrotem. Jak nie do mnie, to na pewno do kogoś innego. Może nie na każdy sezon, ale będą wracać, wypożyczać. Część ludzi wydaje mi się, że tylko przygodnie wypożyczyli sobie raz, spróbowali. Nie musiało im się to spodobać oczywiście, bo przecież nie musiało im się spodobać. Są jeszcze inne formy wypoczynku, rozrywki. Teraz bardziej ograniczone niestety, ale są. No i to tyle. No. Masz dwie marki. Masz Detlesa, tak. Masz Chausson. Tak. Na pewno sam mówiłeś, że dużo wypożyczałeś różnych samochodów. Na pewno przed wydaniem kilkuset tysięcy złotych, bo powiedzmy to sobie wprost, rozglądałeś się na rynku. Co zaważyło tak naprawdę na decyzji zakupowej? Jeśli chodzi o markę Detlefsa, przede wszystkim dealer, sprzedawca tutaj niedaleko nas, tak? Od niego też wypożyczyliśmy pierwszy pojazd. Detlefs, autko fajne, autko według mnie premium, niemiecka grupa Chimera, tak? Już trochę to już o czym świadczy. Druga marka Chausson, no pan Szymon, jego sprzedaż, firma TransAM, tak? Rewelacja co do obsługi, co do jakiejś, byle jakiej usterki. O każdej porze dnia i nocy pan Szymon odbiera, odpisuje. Część, ewentualnie jakaś zamienna, jest wysyłana na momencie. Także na pewno tych dwóch marek się będziemy trzymać. Ciekawe, pozwól, że ci przerwę, bo nie mówisz o samochodach, o Fordzie, o Fiacie, tylko zaczęłaś od obsługi. Bazę Forda i Fiata każdy znamy. Ford Transit od wielu, wielu lat jak autodostawcze, tak? Nie jeden pewnie jeździł, przerobił. Tak samo jak i Fiat czy Citroen, tak? Również wszyscy doskonale znają, także co do bazy, to jest tylko samochód, tak? Wiadomo, auta są różne, trafi się w egzemplarz, będzie jeździł. Dość długo prowadzimy już swój transport, przerobiliśmy wiele marek, teraz pozostaliśmy przy akurat marce Mercedes, jeśli chodzi o auta dostawcze i mamy tylko Mercedesy. No niestety, bardzo chętnie byśmy chcieli mieć pewnie kamperka na Mercedesie,
No troszkę cena co do wypożyczalni powala. Może jeśli dla siebie na pewno kupię Mercedesa, będzie to prawdopodobnie Francia. O. Także to tak już abstrahując od reszty. A tak, a tutaj jednak duże znaczenie ma dostęp do serwisu, rozmowa z człowiekiem, ze sprzedawcą, czy pan Łukasz, jeśli chodzi o kutno, czy pan Szymon w naszym przypadku, jeśli chodzi o szosą, o Forda. Także to ma jednak duże znaczenie, czyli no dostęp jednak do serwisu i to jest jednak tutaj ważne. O jakich kosztach nie wiemy, kiedy chcemy prowadzić wypożyczalnię? Bo wszyscy znamy ceny zakupowe samochodów. Co dalej? No przede wszystkim ubezpieczenie auta, tak? Ubezpieczenie auta, jeśli chcemy wynajmować, też jest troszkę droższe niż ubezpieczenie sobie dla siebie tylko. Musimy pamiętać o ubezpieczeniu z opcją najmu. Także to jest ten jednak duży koszt, który no jest spory. Myślę, że około 800-1000 zł miesięcznie trzeba sobie dodać do powiedzmy raty leasingowej samego ubezpieczenia. Prawo w Polsce jest jakie jest, również jeśli mogę o to zahaczyć, mamy to przewłaszczenie mienia, tak? Ubezpieczenie można sobie wykupić również od wszelkich ryzyk, gdzie będzie przewłaszczenie mienia również. To ubezpieczenie kosztuje około 30 000 zł na rok. Tak się dowiadywałem. Także trzeba sobie to auto zabezpieczyć w inny sposób. W jakieś tam inne systemy radiowe, GPS-owe, a najlepiej z 2 lub 3 różne rzeczy. Nigdy nie wiadomo, komu wypożyczymy, a jednak ta opcja przewłaszczenia tutaj najbardziej boli. No i opcja usterek, no to wiadomo, no opcja jakichś tam powiedzmy kolizji drogowych, nie mówię tu o jakichś wypadkach, o szkodach całkowitych, broń Boże, ale chociażby są to drogie części. Zarysowanie jakiegoś narożnika, czegokolwiek, to są to drogie rzeczy. I to niestety nie do końca może klienci też rozumieją, dlaczego też chociażby nawet kaucja jest pobierana, dlaczego taka duża ta kaucja, że 3, 4, 5 tysięcy to tak sobie jakoś manewrujemy powiedzmy. Manewrujemy też dlatego, że polecam wszystkim wynajmującym zakupienie sobie OC w życiu prywatnym z opcją podnajmu. To nie jest drogi koszt, 70, 80, 100 zł na rok. Jesteśmy ubezpieczeni tam do kwoty 50-100 000 zł, gdzie w razie jakiejkolwiek usterki w kamperze, w sensie uszkodzenia przez klienta czegokolwiek, można zawsze takim OC spróbować się posiłkować, tak? Chociażby nawet, no nie wiem, no ktoś wpadnie nam w lodówkę, rozbije ręką, przewróci się na nią, tak? Ta lodówka kosztuje gruby 1000 któryś, od 8, 9, 10 się zaczynają ceny takich lodówek w kamperach, autokasko nam tego nie pokryje, tak? Kaucję wziąłem od klienta 3, 4 czy 5 tysięcy złotych, również jest za mało, tak? Także takie OC każdemu klientowi proponuję. Większość wykupuje sobie takie OC. No tak, bo koszt jest nikły, prawda? Dokładnie. Cały już koszcie najmu te 70 zł i to im zostaje na cały rok, na również, nie daj Bóg, inne szkody, które sobie tam się przytrafią kiedykolwiek w przyszłości. Krzysztofie, czy pandemia odbiła się w sposób negatywny na Twoich klientów, którzy... Wiem, że jeżeli ktoś wypożycza samochód z kampera za no, kilkaset złotych za dobę, wyjeżdża najczęściej gdzieś z zagranicy. To było utrudnione przez ten ostatni rok czasu. Jak to wyglądało? Dokąd jeżdżą Twoi klienci? Jeśli chodzi o pandemię, to ona na pewno i trochę pociągnęła ten biznes i trochę go osłabiła. Chociażby zależy, co sobie klient zaplanował. Jeśli klient sobie zaplanował, że 15 stycznia tego roku sobie pojadę w góry na narty, a nagle wszystko było pozamykane, on z tych nart zrezygnował, bo nie chciał wyjechać za granicę. Bo on sobie woli tutaj zostać, nie czuje się na siłach, tak? Oczywiście jak najbardziej to wszystko jest zrozumiałe. Także mamy tu paru klientów, którzy już płacili nam zaliczki w ubiegłym roku, w grudniu, na grudzień, na styczeń, a nie chcieli ich do dzisiaj wycofywać, a do dzisiaj nigdzie się tych kamperem jeszcze nie wybrali. Nadal czekają na, powiedzmy, otwarcie. Czyli to trochę przystopowało, no bo zaliczka wzięta, a kamper nie wynajęty. Terminy uciekły, teoretycznie jakiś grosz miał wpaść, a uciekło to wszystko. A z drugiej strony klienci, którzy na przykład śmiało od razu, oni mają swój cel Szwajcaria, gdzie Szwajcaria dla Polaków była otwarta i jest otwarta, odpalają maszynę, jadą i to napędziło, tak, że właśnie to otwarcie. Rozbieżność informacji, tak, przekazywanych przez media, że tu nie można, bo tutaj testy, bo tutaj to w ogóle nie można wyjechać, a tam to już lepiej nie próbujcie, po czym nagle czytamy na... Że bezprzewodowo, prawda? Tak, na no takich właśnie. Forach tak. Stricte tutaj karawaningowych, polski karawaning, czy różne fanpage'e różnych podróżników, tak, czytamy, że właśnie wróciliśmy z Grecji, Węgry, Słowacja, granica bez problemu, tak, Bułgaria, Grecja, wszystko ładnie, pięknie. Do Polski wjechaliśmy, żadnych kontroli na granicach. No i potem, kurczę, tak, no mogliśmy jechać.
bo faktycznie żadnej kontroli. Ja teraz osobiście byłem parę dni w Niemczech, delegacja, jakieś sobie szykowałem, dlaczego do tych Niemiec jadę, mówię, może mnie zatrzymają na granicy, tak? Firma delegująca mi tam wystawiła, że jadę tam jako monter IT, różnych urządzeń. Tak. Poniekąd miało to trochę prawdy, było w tym trochę prawdy. Tu już do granicy dojeżdżam do naszego Świecka, obwarowany już dokumentami, bo zaraz będą wszystko sprawdzać. Nie ma nic, żadnego policjanta, przejeżdżało się normalnie. Także informacje w telewizji, w prasie, takiej ogólnodostępnej. Kontra życie. Kontra... Nie ma w ogóle, nie ma to, mija się to w ogóle całkowicie z prawdą, rzeczywistością. Krzyśku, ostatnie pytanie. Spotkaliśmy się dzisiaj nieprzypadkowo, bo zabieramy Ci jeden z samochodów, nowego Chausson. Tak. Opowiedz mi coś więcej o tym modelu. Co to jest w ogóle za model? Skąd go masz? Tak, model oczywiście od pana Szymona z firmy TransAM z Pszczyny, jako tutaj główny dealer, jedyny dystrybutor tej marki Chausson tutaj na Polskę. Polecam oczywiście serdecznie kontakt z panem Szymonem. Kontakt z panem Szymonem. To jest w ogóle coś nie do opisania. Nie tylko to jest moja opinia. Czytałem różne osoby. Obserwuję wydania pojazdów Chausson przez pana Szymona na Facebooku czy na różnych forach, gdzie to wrzucają. Każdy jest tak samo uszczęśliwiony jak ja, jakby nie wiem co by się działo, jakbym zaraz nieba dotknąć, to odbieramy po prostu kampera, tak? Co do Chausson, spotkaliśmy się z panem Szymonem, 720 Chausson już posiadamy rok czasu, spotkaliśmy się z panem Szymonem w październiku. Test na kanale, też od wypożyczalni. Tak. Jesteś bardzo podobny z Danielem, tak? Zjedziemy kamperę, bardzo podobny poziom. Także. Tak. Pan Daniel również, tak, Chaussoniki dopieszczone, on tylko Chaussony. Tak, czyli 720 już mamy odhaczoną. Odhaczoną, 720 odhaczona oczywiście. A co do 77 spotkaliśmy się z panem Szymonem w październiku, pojechałem 720 na doposażenie zimowe. Wycieplenie zbiornika, grzałeczka do zbiornika, jakieś maty na lodóweczki, takie rzeczy. No i właśnie zapytałem go o ten nowy model na 21 rok. Mówi, panie Krzysztofie, ciężko już trochę, wszystko praktycznie wyprzedane, ale będziemy coś próbować wyskrobać, wyszarpać gdzieś komuś. I tak też się stało. W sumie to już nawet myślałem, że już nic z tego, po czym pan Szymon któregoś nie dzwoni. Panie Krzysztofie, jest jakaś tam kolejka chętnych, dobę do namysłu. 777 z niemieckiego rynku, gdzie miał być tam gdzieś na niemiecki rynek, także mocno doposażony. Mamy ksenon, mamy zewnętrzne wyjście do podłączenia prysznica zewnętrznego, do gazu. Autko z najbogatszej wersji wyposażenia, jeśli chodzi o Chausson. No i tak właśnie pan Szymon zadzwonił. I tak się decyzja stało. Padła w ciągu doby, kupujemy model inny od naszych wszystkich, z innym układem wnętrza, z innym ogrzewaniem. Każdy z naszych aut ma inny układ wnętrza oraz inne ogrzewanie. Tak. Każdy jest inny. Jeden jest tylko gazowy, jeden jest gaz prąd, jeden mamy sam diesel, a ten model jest diesel z prądem, co już sobie tu kilka dni testuję u siebie na placu. Bardzo fajnie ogrzewanko działa. Mamy odgrzewaną podłogę również. No i kupa innych dodatków. Oczywiście wszystko przygotował pan Szymon, doposażenie jak w telewizor, w klimatyzację stacjonarną, markiza, oraz wszystkie rzeczy również są od niego, zakupione u niego, jak krzesełka, stoliczki, wszystko marki premium, na najwyższym poziomie. Powiedz mi, czy ta pachnąca kiełbasa w lodówce, którą tam podrzuciłeś, to też od pana Szymona? Nie, od pana Szymona, to tutaj od naszego lokalnego zakładu, zakładu tutaj mięsnego Smoliński. No pięknie pachnie. Długo już zakład, blisko 100 lat pewnie na rynku u nas. Także wędlinki, kiełbaski, wszystkie wyroby są naprawdę pierwsza klasa, mimo że to jest jednak wyrób komercyjny, tak? Sklepowy, nie taki robiony gdzieś u siebie w domu. Naprawdę jest to wszystko super. Także dzisiaj świeżutką od zakładu mięsnego tutaj dostaliśmy szyneczkę, kiełbaseczkę, wrzuciliśmy do lodówki, żeby nie było też tak pusto, tak? Dokładnie. Ale mamy również jajeczka w lodówce. Widziałem. Od naszych kurek. No właśnie, mówiłeś. Od moich rodziców dokładnie. Także spróbujecie, jak smakuje jajeczniczka z takich pachnących jajeczek świeżych. Nie ma żadnego. A jak jeszcze sobie wkroicie tą szyneczkę, to na pewno będzie pięknie. Krzyśku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia, bo jesteś na początku swojego biznesu. Także na pewno życzę powodzenia, rozwinięcia floty, bezproblemowych klientów. Zabieramy Ci furę. Test Chaussona 777 GA, tak dokładnie się nazywa. Wkrótce oczywiście na naszym kanale na YouTubie. Zapraszam serdecznie, Krzyśku. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję również. Link do wypożyczalni Krzysztofa znajdziecie w opisie poniżej. Jeżeli oczywiście macie pytania, zostawcie je w sekcji komentarzy. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Dzięki i do zobaczenia wkrótce.